Nowy dzień, nowe wyzwania. Właściwie to wyzwania zaczęły się jeszcze w nocy, bo się okazało, że mi pierdzielnął materac. O mądry człowiek, wziąłem w tym roku pompowany materac. Całe życie jeździłem z karimatą, ale pomyślałem, nie no, przecież postęp cywilizacyjny, technologia i tak dalej. No i mi pęk. Z powietrza schodziło 15 minut, więc musiałem zakleić. Zamiast 15 minut to teraz schodzi 2 godziny. Ale i tak jest niemożliwie zimno w nocy, było poniżej zera dzisiaj. A w ogóle to mam dzisiaj urodziny, nie? Taki początek urodzin. Chociaż już nie 18, tylko 23. Сёлы, кшнатки, всё там. Там много народов там. Ну, они тут тоже по мерцу. Там тоже наши люди все же. Dzisiejszy dzień rozpocząłem od złapania niemożliwie fantastycznego stopa na starego, przerobionego Landkreisera. Jest wspaniały. Z ekipą ze Szwajcarii. Hi. Bubulek did not speak, i o filozofa tak szupi. Sześć prorok. Eta. Mohamed. Eta Ali. Ali. Fatima. Hasan Hussein. Eta cztery angiele. Izrael, Jabrel, Mikol, Israfil. O cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ot, eta, wozduch. Tu. Doma. My jak brat, jak siostry. Adi. Mhm. O filozof. Pan Ahmadbik. On jest bezpośrednim potomkiem, wnukiem tego filozofa, pisarza, astronoma, który tutaj żył. Potem przyszły czasy Związku Radzieckiego i jako, że jego filozofia była bezpośrednio związana z religią, to niestety musieli jego samotnie zabudować, ukryć w górach, tak żeby nikt jej nie odnalazł. I w tym momencie, po rozpadzie Związku Radzieckiego, ten filozof tutaj, który żył w tej wiosce, zaczyna być uznawany oficjalnie za narodowego tadżyckiego wieszcza. Jego filozofia zaczyna przebrzmiewać tutaj wszędzie w okolicy. To jest w ogóle niewyobrażalne, że można być tak blisko bezpośrednio z historią. Uścisnąć rękę potomkowi, wnukowi poety, filozofa, który ma wpływ na cały kraj. To jest historia, dzieje się na naszych oczach. O tym muzykalny instrument, który Mubarak stworzył, 19-strunowy. Na jego religijnej pieśni, k Bogu. My znamy, że muzyka się przed nami. Oni też nużdają się na nas. Żeby grać, jeden raz. W ten oto sposób dotarłem do Langar, czyli ostatniej wioski w tadżyckim korytarzu wahańskim. Stąd powiedzieli mi, żebym pod żadnym pozorem nie szedł pieszo, bo jest niebezpiecznie. Mam czekać, czy może coś złapię. Chociaż powiem szczerze, że jest to na tyle piękne miejsce, że nie miałbym nic przeciwko. Tutaj w tym miejscu w Langar zaczyna się droga w stronę Murgabu. Jak widzicie, tutaj się kończy cywilizacja, to jest ostatnia wieś. Więc nie wiem, póki co to nic nie jedzie, nic nie jechało, ja się przejdę do sklepu, może coś do jedzenia będą mieli. Langarowi na pewno nie można odmówić malowniczości. Ta przepiękna, mała wioska położona gdzieś pomiędzy górami, z jedną szutrową drogą przez środek i z takimi sklepami, proszę, tam jest napisane magazyn, czyli sklep. Jeszcze jedna niemożliwie interesująca w korytarzu wahańskim rzecz to religia. Bo pomijając fakt, że w całym Pamirze jest inny odłam islamu, generalnie w tej pamirskiej odmianie islamu nie buduje się meczetów, a tutaj w korytarzu wahańskim ostały się jeszcze dawne świątynie, stoją jeszcze dawne świątynie z czasów sprzed islamu, kiedy to wyznawano ogień. Właśnie, bo przede wszystkim te barany z takimi ogromnymi rogami to barany Marco Polo, ponieważ Marco Polo, wspaniały podróżnik, tutaj kiedyś dotarł, odkrył te barany i stąd ich nazwanie. Te świątynie są trochę jak topienie marzanny u nas, czyli pozostałością zwierzeń pogańskich sprzed religii, która przeszła trochę na pograniczu kultury, tradycji a islamu. Palą ogień, modlą się do Allaha, co jest ważne, i jeszcze zostawiają drobne pieniążki, kiedy przechodzą. Znalazł się gospodarz, który niemożliwie mnie zaganiał, żebym spał u niego i zapłacił. Mówię, nie no stary, w namiocie śpię. A no to dobra, to już chodź, zrób sobie, rozbij sobie namiot u mnie na polu. W ten oto sposób
Tutaj mamy hostel. Hostela homestay. Ja gdzieś z tyłu jestem rozbity namiotem. Zostawiłem plecak i idę wieczorową porą pobujać się po langar. Lank okazuje się malutkim miasteczkiem. Zapowiada się niestety zimna noc, chłodna noc, więc wygląda na to, że dzisiaj będę spał w odzieniu. Mnie zawód Muhammad Ali, wlecę. Jestem! Через неделю у нас открывается здесь таможный есть в Лангаре. В Афганистан. Афганистан открывается, да, мы скоро туда поедем. Румяк. Боже, конечно, за встречу. Отмечаем, да. Давай. Да, хорош, братаны. Хоть и хуй-хуй, мы одному пиваном, кама, цитерзи. Нам очень приятно с тобой общаться. И очень интересно. За встречу. Спасибо большое, давай. Удачи тебе. Давай, друг, за днем наш день. Вот так. 92-й я вот уехал в Таллин, Эстония. Потом в Москву. У меня вот сейчас сын учится и в России работает. Там на стройке что. Монолит, знаешь. Во землю смотри. Наши земляты. 40 соток. Я полит. Там сколько? 3-4 мешок пшеницы. Как мне жить вот это? Вот так, Мартин. Najważniejsze to dobrze się ustawić, czyli kiedy nie jadą żadne samochody z miejscowych, bo nikt tam nie jedzie, to złapać turystów, którzy wynajęli furę i w ten sposób mnie mogą wziąć na stopa. Dość długo zastanawiałem się, czy złapanie na stopa turystów jest dobrym rozwiązaniem, bo oddala mnie to od mieszkańców tutejszych regionów. Niemniej, cóż, jadąc po tej drodze zauważyłem, że tu jeżdżą tylko i wyłącznie turyści. Nie ma praktycznie ruchu lokalnego, zwłaszcza, bo spędziłem tu już pół dnia na tej drodze i nie ma ruchu lokalnego, są tylko i wyłącznie turyści. No a stop jest stop, prawda? Jakoś trzeba się przemieszczać. To teraz jesteśmy już naprawdę bliziutko Afganistanu. O tam jest Afganistan. Tutaj rzeka Panch jest zdecydowanie mniejsza, taka, że tak naprawdę spokojnie można by ją przejść. Kurde, w klapkach bym ją przeszedł. Do Afganistanu bym przeszedł w klapkach. Przez rzekę. Afganistan! To już nawet nie jest odległość rzutu kamieniem. To jest już naprawdę, naprawdę bardzo blisko. Za klimatyzacji dupa, bo w Langarze nocowałem na 2700 metrach, a tutaj wjechaliśmy już na 4000. 4000 metrów w ogóle, co to za wysokość? Nawet nie wiem kiedy, jesteśmy na 4000 metrów. Cóż, krajobraz jest iście księżycowy. Thank you.
ten sposób zostawiłem za sobą posterunek wojskowy przy granicy z Afganistanem. I tym kończy się nasza przygoda z korytarzem wahańskim w Tadżykistanie. Niemożliwie wieje, ale ja powiem tyle. Pora wracać na Pamir Highway. Siemanko, nie zapomnijcie zlajkować, subskrybować, napisać komentarz i tak dalej. A ja mam jeszcze kawałek pieszo do Pamir Highway i idę tam łapać. I pamiętajcie o TB Alces, że macie tam 10% zniżki na hasło Marian na świecie. Wow, jest super, w ogóle tu nie ma ruchu. Niemożliwie super.